Cześć wszystkim. Ruszamy z nowym projektem, może nie projektem, a nowym formatem wideo, w których to Damian będzie pokazywał swoje realizacje, pomysły, ciekawostki oraz triki ze świata car audio. No, docencie to, ponieważ chłop na raz nagrał ponad 10 minut wideo na temat Porsche 911 model 992. Będzie to zupełnie coś innego. Taka forma freestylu, luźnego nagrania. Co wymyślił, jak zostało zrobione, a dlaczego tak, a dlaczego inaczej. To myślę, że bardziej ciekawostki dla instalatorów niż dla użytkowników, ale nie było czegoś takiego na polskim YouTubie. Damian miał chwilę, miał flow, więc postanowił coś nagrać. Także jak już mówiłem, Damian robi świetną robotę. Doceńcie to w komentarzach, napiszcie dwa słowa i tyle. Dzięki, cześć. Porsche 911, model 992, auto, nad którym właśnie pracujemy. Jest to ciekawy etap prac, ponieważ już mamy tutaj bardzo dużo zrobione. Możecie zobaczyć, mamy zamontowane głośniki. Tam też drzwi jeszcze będziemy wyklejać jutro. Zamontowanym już mamy wzmacniacz, głośniki w desce, już też są zamontowane tweetery. Natomiast dzisiaj będzie taki odcinek o tym, jaki jest tak naprawdę zakres pracy, jeśli chodzi o taki samochód. Z racji tego, że w tym samochodzie jest podstawowy system nagłośnienia, a system Focala P60 dedykowany właśnie do Porsche 911 jest dedykowany do wersji Bose. I teraz, jakie są różnice? I ile więcej pracy musieliśmy wykonać, żeby ten zestaw tutaj zamontować. Zaczynając od drzwi, już wygłuszenie to pominę tutaj, no bo to zawsze wygłuszamy drzwi, jeżeli montujemy głośniki. Natomiast jeśli chodzi o sam montaż głośnika, musieliśmy tutaj wymienić kostkę. Oczywiście kostka jest oryginalna z ASO, taka jak idzie do systemu Bose. Musieliśmy ją wymienić, zarobić na nowo pinę. Postanowiliśmy, że nie będziemy tutaj dawać żadnych adapterów, przejściówek czy czegokolwiek w tym stylu, ponieważ jest to zestaw najwyższej klasy. Tutaj każdy detal ma znaczenie, tak? Dlatego właśnie zarobiliśmy na nowo tutaj pinę, kostkę. Jest oczywiście możliwość powrotu do oryginału, nie ma z tym problemu. Natomiast w taki sposób musieliśmy to wykonać, żeby zamontować woofer w drzwiach. Kolejną sprawą są tutaj tweetery. W oryginalnym miejscu. One oczywiście pasują. Natomiast system w tym aucie jest tak zbudowany, że głośnik średniotonowy, który jest w boczku w drzwiach, jest połączony pasywnie z tweeterem. Więc żeby zrobić tutaj wersję full active, musieliśmy pociągnąć tutaj kable do tweetera, tak żeby na osobnych kanałach je zasilać. W wersji Bose tu wszystko jest aktywnie, więc nie byłoby potrzeby robienia takiego zabiegu. Natomiast kabel został oczywiście poprowadzony. Tutaj mogę Wam pokazać, jak on idzie. A konkretnie schodzi się tutaj do tej wiązki i tam przez peszel rynne idzie, tak jak wszystkie oryginalne kable w tym samochodzie. Oczywiście wszystkie jakieś przejściówki i tak dalej, przepusty, to wszystko idzie zgodnie z oryginałem, więc jest dołożony kabel przewód do tweeterów. Kolejną sprawą jest oczywiście głośnik centralny, którego tutaj w systemie podstawowym nie ma. I tak samo musieliśmy tutaj dołożyć przewody, zarobić kostki. Miejsce było oczywiście dedykowane, ten głośnik tutaj idealnie wszedł, natomiast musieliśmy dorobić tutaj przewody. Wszystkie kable schodzą się tutaj. Jak możecie zobaczyć, wychodzą tutaj z tego korytka od lewej strony i idą tutaj zgodnie z tym, jak idą fabryczne wiązki do wzmacniacza.
Więc to są dodatkowe elementy, które musieliśmy wykonać. Oczywiście wszystko jest w standardzie takim, jak miało Porsche. Wszystkie taśmy są takie same. Tak, żeby to wyglądało jak oryginał. Tutaj zmieniliśmy kostkę, jest troszkę inna. Natomiast to tutaj nie robi żadnej różnicy, ponieważ no jest to coś dokładanego, tak? Stwierdziliśmy, że wolimy zastosować lepsze, trwałe rozwiązanie, które znamy, używamy, wiemy, że działa, a przewód oryginalny oczywiście tutaj został i może być wykorzystany, gdyby na przykład pan chciał wrócić do seryjnego nagłośnienia. Dobra, dalej. Oczywiście musieliśmy tutaj rozebrać trochę tego samochodu, natomiast też chciałbym poruszyć to, dlaczego aż tyle wyciągnęliśmy. Jak widzicie, wzmacniacz jest tutaj zamocowany pod dywanem pasażera. I żeby tego dywanu tutaj nie męczyć, nie naciągać go, nie odginać i tak dalej, to postanowiliśmy, że go po prostu wyjmiemy. Tunel i tak musieliśmy rozbierać, żeby dostać się do radia, które oryginalnie jest tutaj. Oczywiście mamy tutaj już wyciągnięte kostki, bypassy, możecie zobaczyć. Wszystko jest tutaj plug and play. Pobieramy sygnał, który wychodzi i tutaj sobie wraca. Tak więc tutaj musieliśmy również dołożyć wiązkę, poprowadzić ją tak jak te wszystkie przewody z tweeterów i z głośnika centralnego i tutaj zejść. Więc jak już mieliśmy rozebrany ten tunel, to wyjęcie dywanu to już żaden naprawdę problem, jak możecie zobaczyć, on się tutaj trzyma na paru klipsach. Wystarczyło wyjąć fotel i on ładnie nam wyszedł, przez co nic się z nim nie ma prawa wydarzyć, tak? Wsadzimy go oczywiście tak jak on tutaj był i nie będzie śladu, że ktokolwiek tutaj coś grzebał, majstrował i tak dalej. Ok, tutaj macie drzwi prawe jeszcze nie wygłuszone. A tak samo no, kostkę musieliśmy przerobić i jutro będziemy wyklejać te drzwi. Natomiast jeśli chodzi o wzmacniacz, w tym miejscu znajduje się oryginalny wzmacniacz, jeżeli to auto miałoby system Bose. Natomiast jego nie ma. Producenci produkują jedne dywany do wszystkich Porsche 911, więc tutaj wsadzili styropian, w którym zamontowaliśmy właśnie tego Helixa V8. Możecie zobaczyć, że pod spodem wszystko tutaj jest połączone, potaśmowane. Tak, może zapalę jakieś światło tutaj. O, tak powinno być ok. Tak powinno być wszystko widać. Widzicie, wszystko jest połączone. Nie ma prawa nic się wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o sam wzmacniacz, on tutaj na tyle dobrze siedzi, że nie ma potrzeby go przywiercać, przykręcać do czegokolwiek, ponieważ on jest zrobiony tak na wcisk, a jeszcze dywan od góry będzie go trzymał. Tak więc tak wygląda zamocowany właśnie Helix V8 w Porsche 911. I oczywiście zasilanie, które mamy tutaj. Szukaliśmy namiętnie jakiegoś przepustu, gdzie by moglibyśmy się podpiąć bezpośrednio do akumulatora. Natomiast jeśli ktoś chce robić takie rzeczy w Porsche i zrobić to w czasie nie dłuższym niż tydzień, nie ma takiej opcji. Natomiast zobaczcie, jak my to zrobiliśmy. Więc tak, tutaj mamy oczywiście bezpiecznik dodatkowy. Kabelek, który tutaj jest, może trochę przyzoomuję. Nie da się. Ok, więc zrobimy tak. Kabelek tutaj, który wchodzi tam do tyłu, jest przykręcony pod tą główną śrubę zasilającą od bezpieczników oraz masa tutaj do punktu masowego i kable poprowadzone tutaj do wzmacniacza. Oczywiście tu zostało jeszcze wykończyć to troszkę, czyli otaśmować, przytrytytkować, umocować te wszystkie przewody tak, żeby nie było opcji, że to coś się przedrze, przerwie czy cokolwiek innego wydarzy. No jak mówię, auto jest
cały czas nad nim pracujemy i poprawiamy. Jeśli chodzi o głośniki z tyłu, które tutaj są, to oczywiście one zostają oryginalne, nie dotykamy ich. Będą takim delikatnym dopełnieniem tej sceny, natomiast no nie wymieniamy ich. Tutaj jeszcze raz centralny, tam jeszcze tweeter zostało zamontować, także dużo pracy. Dużo trzeba się tutaj nawyginać, żeby przez te przepusty wszystkie pociągnąć przewody. Ale nam się jeszcze chce robić dobrą robotę. Zgodnie ze sztuką, nie na szybko. Więc tak wygląda właśnie modyfikacja Porsche 911.